14. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy wicelider tabeli podejmował Stal Mielec. To początek tego meczu, kapitalna szansa przed gospodarzami, a konkretnie przed Naranjo, i piłkę z linii bramkowej wybija Christian Gettinger. 19. minuta gry, Marczuk do Hansena, Hansen z linii pola karnego wprost do siatki Stali Mielec. 4. gol w tym sezonie Christophera Hansena i Jagiellonia prowadzi 1-0. A dla Marczuka była to 6. asysta w bieżących rozgrywkach. Znowu Marczuk kontra Leandro. Pada w polu karnym pomocnik Jagiellonii i sędzia Szymon Marciniak dyktuje rzut karny. Bartłomiej Wdowik i jest już 2-0. 7. gol Bartłomieja Wdowika. Nieprawdopodobna statystyka. Jak na wahadłowego, teraz Stal Mielec, a konkretnie Krzysztof Wołkowicz. On na Łazienkowskiej 3 zdobył piękną bramkę dla Stali w wygranym meczu 3-1. Tu jednak dobrze interweniował Zlatan Alomerowicz. Druga część gry i Marczuk do Wdowika, ależ współpracuje ten duet, tym razem jednak niecelnie. 79. minuta spotkania, Jesus Imaz, 3-0. Cały stadion świętował poza Jarosławem Kubickim, który chwilę wcześniej opuścił boisko z fatalną kontuzją, a z kolei Jesus Imaz po tej kontuzji wrócił. To był jego pierwszy mecz po pauzie. 81. minuta gry. Tomasz Kupisz faulowany przez Eselinka i drugi rzut karny dla Jagiellonii. Tak się przynajmniej wydawało po analizie VAR. Okazało się, że był jednak faul przed polem karnym i tylko rzut wolny, ale to wcale nie była dobra informacja dla Stali Mielec. Kapitalne uderzenie z rzutu wolnego Wdowika. Który to już raz w tym sezonie Wdowik tak uderza z rzutu wolnego i Jagiellonia Białystok pokonuje aż 4-0 Stal Mielec. Bartłomiej Wdowik bohaterem meczu. 8 goli w tym sezonie już tego zawodnika. Coś niesamowitego, w jakiej formie Jaga jest na własnym boisku. 7. zwycięstwo z rzędu w tym sezonie. Nikt nie zdobył w Białymstoku nawet punktu. Jagiellonia Białystok, Stal Mielec 4-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.